Apollo. Najpiękniejszym z bogów był Apollo. O ile spośród olimpijskiego panteonu bez wątpienia za najpiękniejszą uważana była Afrodyta, to w kategorii męskiej tytuł ten przypadał bogowi słońca. Niestety uroda nie zapewniła mu powodzenia w miłości. Był on bogiem piękna, światła, muzyki, prawa, porządku, patronem sztuki i poezji. Bliskimi mu również były medycyna i łucznictwo. A także przez swój związek ze wszystko widzącym słońcem uchodził za patrona wróżb. Geneza. Zarówno Apollon, jak i jego bliźniacza siostra Artemida byli dziećmi nimfy Leto. To pokrewieństwo jest czasem przemilczane, ponieważ ich jedyną wspólną cechą, poza oczywiście boskością, było zamiłowanie do łucznictwa. Rodzeństwo było owocem jednej z wielu zdrad Zeusa. Ten występek króla bogów nie mógł oczywiście pozostać bez konsekwencji. Kiedy tylko Hera dowiedziała się o kolejnej zdradzie swojego boskiego męża, na brzemienną nimfę nasłała potwornego węża, bądź smoka według innych podań. Pomimo prześladowań ze strony bestii, kochanka Zeusa schroniła się w jaskiniach w okolicach Delf. I tam udało jej się pobić boskie bliźnięta. Już po 4 dniach od narodzin młody Apollon schwycił łuk i wyruszył zgładzić potwora. Przeszył Pytona 2 strzałami ze swojego łuku, żeby następnie pozostawić gnijące ciało. W ten sposób uwolnił swoją siostrę, matkę i mieszkańców Delf od niebezpieczeństwa. Wdzięczni mu ludzie postawili w tym miejscu świątynię, w której później zasiadała oddana Apollinowi wieszczka Pytia. Apollo i Eros. Biegłość Apolla w łucznictwie była dla niego powodem wielkiej dumy. Uważał, że nie ma od siebie lepszych i głośno rozpowiadał, że strzela lepiej nawet od samego Erosa, boga miłości. Rozdrażniony Eros przyszykował 2 strzały. Strzałę miłości i nienawiści. Miłosnym pociskiem ustrzelił Apolla. Strzała nienawiści trafiła natomiast w serce nimfy Dafne. Ogłupiony miłością bóg rzucił się na nimfę, pragnąc mieć ją jak najszybciej. Ta jednak zaczęła przed nim uciekać. Kiedy zrozumiała już, że nie uda jej się schować przed oszalałym bogiem, upadła na kolana nad brzegiem strumyka i prosiła matkę ziemię o ratunek. Gaja przemieniła nimfę w drzewo laurowe, ratując ją w ten sposób przed niechcianą miłością. Z listków tego drzewa Apollo uplótł sobie później wieniec, który stał się kolejnym z jego atrybutów. Symbolika i przydomki. Skoro już o symbolach bóstwa mowa, na razie wspomnieliśmy o 2. Laurze i łuku. Innym atrybutem, po którym można bezbłędnie rozpoznać Apollona wśród greckich figur, jest lira. A to oczywiście dlatego, że był on patronem poetów, muzyków i szeroko pojętej sztuki. Za swojego patrona uważali go również pasterze, których trzód mógł ze swoim łukiem z łatwością bronić. O specjalnym przywiązaniu do Apollona pasterzy świadczyć może też jeden z jego przydomków – Lykios, co znaczy wilcze. Ponieważ Apollo był bogiem utożsamianym często ze słońcem, starożytni Grecy przypisywali mu dar rozświetlania rzeczy niejasnych, przewidywania nieznanego, innymi słowy dar jasnowidzenia. Wierzyli więc, że przemawia ustami pytyjskiej wyroczni, czyli przyuczonej do tej roli od dziecka, odurzonej halucynogennymi oparami kapłanki, która siedząc na trójnogu wieszczyła przyszłość. Apollo i Marsjasz. Inną historią dotyczącą słonecznego boga była jego rywalizacja z Marsjaszem. Większość wersji mitu potwierdza, że historia miała miejsce we Frygii, dzisiejszej Turcji, nad rzeką Meander. W każdym razie przebywała tam bogini Atena i umilała sobie czas grając na fletach. Zwyczajowo bowiem Grecy grali na 2 fletach naraz. Nieopatrznie jednak bogini schyliła się i zobaczyła w tafli swoje odbicie. Jej wizerunek z 2 instrumentami w ustach i wydętymi policzkami wydał się tak groteskowo obrzydliwy, że przerażona wyrzuciła je do wody. Jakiś czas po tym znalazł je Marsjasz. Satyr, czyli pół człowiek, pół kozioł. Zadał z ciekawości w flet i wpadł w zachwyt nad wydawanymi przezeń dźwiękami. Wkrótce zresztą opanował umiejętność gry na 2 fletach do perfekcji, także w końcu w swojej pysze uznał, że jest lepszym muzykiem od Apollina. Wyzwał boga na pojedynek muzyczny.
Apollo zgodził się i wkrótce obaj dali wspaniały występ przed zaciekawioną publicznością. Z początku wydawało się, że nie sposób wyłonić zwycięzcę, jednak zdeterminowany Bóg odwrócił lirę do góry nogami, czego marsjasz nie mógł już zrobić ze swoim instrumentem. Satyr pokłonił się więc przed Apollinem, uznając wyższość Boga. To jednak nie wystarczyło. Wciąż rozgniewany Apollo przywiązał marsjasza do sosny i obdarł go żywcem ze skóry.